my! Jak się czujesz po tym zwycięstwie z Ruchem i po kolejnym rozegranym meczu, bo ostatnio tak rzadziej ciebie oglądaliśmy od pierwszej minuty? No dobrze, wiadomo, że to zwycięstwo bardzo cieszy, zwłaszcza, że nie przyszło nam się za dużo cieszyć w tej rundzie ze zwycięstw, także na pewno się cieszymy z tych trzech punktów, ale już trzeba myśleć o następnym meczu, bo zostały jeszcze trzy mecze i trzeba je zakończyć jak najlepiej. Teraz czuję się dobrze. W zespole panuje bardzo dobra atmosfera i oczywiście jesteśmy w stanie wygrać następne spotkanie. Zwycięstwo plus twoja piękna asysta to jeszcze bardziej cieszy? No na pewno w jakiś tam sposób się cieszę, bo wiadomo, że ta bramka na 3-1 troszkę nam dała jakiegoś takiego spokoju, bo wiadomo, że Ruch strzelił na 2-1 i było dość nerwowo, ale cieszę się, że Tomek strzelił tą bramkę. Cieszę się, że też się udało jakąś tam asystę dać, ale to jest bez różnicy, czy to ja, czy kto inny. Ważne, że drużyna wygrała i w jakiś sposób pokazała ten charakter, który każdy oczekuje, i ja się z tego bardzo cieszę. Oczywiście jestem szczęśliwy, bo nie mogłem strzelić bramki bardzo długo. Teraz liczę na kolejne trafienia. To był co prawda jeden mecz, ale już pokazałem się z lepszej strony. Jeżeli zagram tak w kolejnych spotkaniach, to będzie można powiedzieć, wrócił ten AK. Wam udało zdobyć się trzy punkty, pod Beskidzie przegrało, Bełchatów wprawdzie wygrał, ale znowu w Szczecinie zaświeciło słońce? No na pewno wiadomo. Wiadomo, że jesteśmy w trudnej sytuacji, tym bardziej cieszy taki daleki wyjazd i przywiezienie z Chorzowa trzech punktów i troszeczkę na pewno inaczej patrzymy na to, co się dzieje. Wiadomo, że są jeszcze mecze i wcale ta sytuacja nie jest jakaś taka komfortowa. Czekają nas ciężkie mecze, bo przyjeżdża Górnik, który ostatnio przegrał, a na pewno będzie chciał się zrewanżować za tą porażkę u siebie, bo wiadomo, że walczą o wyższe cele. Jedziemy do Bielska, gdzie na pewno nie będzie łatwo. Zresztą zawsze się tam Pogoni ciężko grało, z tego co pamiętam, i przyjeżdża Polonia Warszawa, także trzeba wszystkie siły i koncentrację na te trzy mecze jeszcze wydobyć z siebie i mam nadzieję, że się to wszystko szczęśliwie zakończy. Wcześniej ciążył na nas duży stres, ale teraz już trochę ustąpił i możemy się spokojnie skoncentrować na grze.